Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i tak, i emeryturka. Tak, Dominika przyszła na emeryturę, ponieważ no, został jej jeden dzień do urodzin. I wtedy już by była seniorką, więc uznałam, że dobra, zrobię jej imprezę i właśnie wtedy ją postarzyłam na tej imprezie. I przeżyła 75 dni. Myślę, że jeszcze trochę i będzie. I jeszcze adoptowałam moje dziecko. Zrobiłam sobie z niej nastolatkę. Ona ma literackie umiejętności. I będzie. No tak, miała pracę, ale już jej nie ma. Będzie też artystką sceniczną. I myślę, że będzie nawet spoko. Ja się zastanawiam, czy jeśli Dominika mi umrze, ona jest nastolatką i będzie młodą dorosłą za 8 dni. I jeśli ona mi umrze przed jej urodzinami, no to aż uderzyłam w mikrofon, to co się z nią stanie? Czy nie wiem, do tego dziecka pójdzie, czy co? Bo nie wiem, ale zobaczymy. Więc tak, czekam aż Agata wróci ze szkoły. Doszło 230 obserwujących. No ja, Agata właśnie też wydała już swoją książkę. Dobra, może być. Najnowsze zadanie tekstowe, do którego została przydzielona. Znaczy, zadanie tekstowe. Zadanie klasowe, do którego została przydzielona Agata, to projekt grupowy. Jej koledzy i koleżanki są całkiem bystrzy. Czy Agata powinna postarać się włożyć w ten projekt jak najwięcej od siebie, czy pozwolić im wywalić co mówią? Dodać coś od siebie, oczywiście. Projekt zyskuje na tym, że wszyscy mieli w nim swój wkład. Sukces jest spory, jej Agata oraz pozostali uczniowie z jej grupy dostają jednakowo wysokie oceny. Prowadzę do mamy. Nie, no super. Nie, to cię miałam sprawdzić. To cię wydaje bez przeciętnie. Chodzi do spada. To jesteś pogodny, o co ci chodzi? No i ona będzie próbować coś namalować, bo to będzie takie przed jej życiem. Znaczy, co przed jej życiem? Przed zakończeniem jej życia. Teraz dobrze powiedziałam. A nie, nawet ładnie wygląda. Chyba wszystko takie same, tylko no, trochę zmarszczek i no. I szare włosy. A tak to nawet spoko. Co to? No, kwiatek. Takie, jakie rysują małe dzieci, ale kwiatek. No, z drzewo? Nie wiem, co to jest. Opraw? Stwórz kopię? No, tworzysz tą kopię. I kopia. Halo, gdzie ta kopia? Tworzysz tą kopię teraz w tym. Tak. To tak. Teraz powieszę to tu. Pocztówka z Twinbrook, oczywiście musi być. Twoja książka. Nie, to już zaraz będziesz wydać. To też tu dam. Muszę wyczyścić twój ten ekwipunek. Tak, w razie czego. Ja ci źle nie wróżę, oczywiście, że nie. Ja nie mówię, że zaraz umrzesz. Wcale nie mówię, że chcę cię utopić, coś. Chcę. Gdzie ty tu jesteś? Co się dzieje? Zrobiłem jej ładny pokój. Nie tu. Tutaj. Zrobiłem jej cudny pokój. To jest ten, który był pomarańczowy. Zrobiłam jej tu coś takiego. Właśnie jeszcze to biurko miałam w kolorze zmienić.
Jeszcze lapka, kolor. Dobra. No i krzesło też czarne, jak wszystko. To takie lustro, takie ładne. Jeszcze chciałabym tu jakieś okno i dać. Jakieś takie okno. I dobre jest. Że jeszcze to się... Nie, to jest za duże. Bo tu się da... Nie, dobra, jest dobrze. No więc ona tu ma taki ładny pokój. Żeby właśnie nie spać. Lampy ma ładne takie ma. Tu ma. Co mi się właśnie podoba. Muszę chyba znowu ustawić automatyczne przełączanie. Będziesz gotować? Tak, będziesz gotować. No bo nie, ja ci muszę coś dać, żebyś ugotowała, bo ty nie wiem, co chcesz ugotować, albo dobra, weź porcję. A nie, jednak nie weź. A może to posprzątać? Jeśli byś mogła. Gotuj. Dobra, dajmy sobie. Nie, nie, ty nie próbuj mi gotować. Sprzątnij to. Ty nie, ty mi nie będziesz gotować. Daj pójdź obyć. Okej, czyli jak ty nic nie będziesz robić. Dobra, u nas zaraz zaczyna szkoła, więc niech się pośpieszy z tym jedzeniem. Chwila, co to? Nie, nie, to miałam kliknąć. Trzeba wypłatę. Tak, wiem, bo... Przyszedł, no dobra. Poszła do szkoły. Ty siedzisz w domu, posprzątaj to. Tak, jeszcze się poparz, wiesz? Tylko ty... No i hot dogi, nie dobra, bo ty... Jestem przeziębiona, więc dlatego mam taki głos. Ty weź to wyczyść. Zobaczyłam, z czego ty jesz to. Z czego moje synki jedzą? Znaczy, z czego ty jesz, bo tylko ty jesz grill. Z grilla znaczy się. Agata to jest wegetarianka. Dobra, schowam to do lodówki. Czemu jesteś smutna? Jesteś samotna. No przykro mi, że cały czas... Spoko. O, to będzie tak idealnie. Zjesz sobie to, to, to. Zjesz to, weźmiesz resztki. Się resztki. Nie, czekaj, nie, bo ty przecież jesteś wege. O, 295. Dobra, ugotuj dla siebie. To dla siebie, dla jednej osoby. Nie, ty serio zjadłaś hot doga. Jesteś wegetarianką. Nie, nie rozmawiaj z nią. Zakazuję ci. Nie, czekaj, co? Co ty robisz? Nie. Pisz książkę. Krótkie opowiadanie. Później jeszcze społeczne. Zaprosić do domu.
Mulek, serio powiedziałam Mulek? Bez komentarza. A później sobie poczytasz drugą charyzmę. I później jeszcze pooglądasz sobie komedię i poćwiczysz. Zaplanowałam jej cały dzień, wiem. No. No, myślę, że dobrze jest. Co ty chcesz, ty? Dobra, sprzątnij to, bo zaraz to mnie wytrzymał. Społeczne, rozmawiaj z Paulinowak. Tak, później pójdź spać. Nie na kanapie! O co ci w ogóle? Nie wytrzymam teraz. Napraw. Nie, ty tego nie naprawiaj. Zamień. Aha, dobra, bo ja zmieniłam. Wytrzyj wszystko. Kto ci dzwoni? Nie może przyjść. Nie zgadzam się na to. Nie, to nie ty masz spać? Halo, jestem taka nieogarnięta. Tak, zaraz cię zabiję. Nic nie powiedziałam. Co ja nie planuję jej zabić. Bo nie, chwila, to nic nie rób. O, teraz to. Teraz zrobię to. Tak, zablokuj dla niej te drzwi. I te drzwi też zablokuj dla niej. I ona tu będzie sobie siedzieć taka sama winna. Zablokuj dla niej. I będzie tu siedzieć taka winna. Przykro mi, ale trzeba cię jednąć. Właśnie jeszcze ci muszę zabrać łóżko. No spoko. O. Aha, jeszcze co? A nie, bo zaraz mogę to zablokować, tego loka. I tu sobie nie bezpieczeństwa. Odblokuj dla Agaty, ale... Zablokuj dla wszystkich z wyjątkiem Agata. Serio, muszę jeszcze ci sprzedać to. O, fajnie. Chwila, to się tu sprzedawało. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co ja robię. O, jeszcze obrazy posprzedaję. Poczekałam aż ci się dadnie. Mam nadzieję, że stanie się to szybko. Nie próbuj tu sikać. Sama to będziesz musiała posprzątać. No, mówię na serio. No. Już myślałam, że utoniesz. Masz tego mnie na odcinku. Masz moją synku.
szybko, to zaraz do szkoły idziesz. Współczuję. Niestety. No dobra, dobra. Nie, czemu to nie może ten być? Szybciej, idę dalej. O nie. Będziemy czekać. Nie, dobra. Nie, bo ja muszę to zablokować dla wszystkich. Wszystkich. Naprawdę wszystkich. Dobra, to sobie tam umieraj. No szybko. Nie mam tyle czasu.
To No co u ciebie? Tak, wszystko raz, no, oprócz tego. Czekaj, bo co musisz na lewe czyścić, spuścić wodę. I może jeszcze skorzystaj. Czemu masz dzwonić po straż pożarną? Znowu. Nie wiem, czy chodzisz do tego i tak nie zrobisz. Nie. Chyba w tym odcinku ona nie nadgie. No niestety. Najprawdopodobniej zrobię tak, że ona się oddzieli od rodziny. I tak zrobię. Proszę. I teraz pytanie, gdzie ją przeprowadzimy? Ale może tu do wieżowej zatoczki. Myślę, że tu. Dobra. Co to jest za telewizor? Co to jest za telewizor? Co to ma być? Ona w przyszłości będzie gwiazdą. Hello. Okej, dalej. Oczywiście, że śmietnik będzie lepszy. Oczywiście, że to będzie taki śmietnik.
Spoko. To może mikrofalówka. Oczywiście, że to. Jak już powiedziałam, oczywiście mikrofalówka musi być. To nam przecież ma piętro. Jednakże zrobię tutaj pokój dla gości jakiś. Oczywiście bez tego, po co gościom biurko? Dobra, niech to zostanie, ale reszta jest kompletnie niepotrzebna. Łazienka musi być lepiej. Tutaj. O, jest chyba dobrze, jest tylko góra. Góra, tak, ona będzie spać tutaj. Oczywiście to łóżko będzie mieć inny kolor, gdzie takie. Bez tej lampy może. To komoda się da. Tutaj lustro. Nie, nie tutaj. Czemu nie tu? Lustro tutaj. I biurko. Jakiś laptop. I jeszcze. Gdzie to było? Nie, nie to. Dobra, już to zrobiłam. Myślę, że już jest dobre całe. Tak o, wygląda. To jest takie trochę taka felki brzydkie, ale nic z tym nie zrobię. Takie coś. O, i takie coś. To jest trochę dramatyczne. Więc zmienię tylko tego koloru, myślę, że będzie trochę jakiś ładniejszy. Taki czy taki? Dobra, taki. I tak, i za niedługo będzie odcinek z Minecrafta. Właśnie czekam, żeby przynajmniej jedna osoba mi napisała, czy kupić to miejsce na tą kartę, czy jednak nie. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!